Radomiak zajmuje czwarte miejsce w tabeli drugiej ligi. Podopieczni trenera Dariusza Banasika mają na koncie 18 punktów. Trzecia w tabeli, Elana Toruń zdobyła tylko 3 oczka więcej. Zieloni są faworytem starcia z Resowią, która należy do grupy ligowych średniaków. Zespół z Rzeszowa zgromadził do tej pory 12 punktów. Radomiak pokazał już w tym sezonie, że świetnie czuje się przed własną publicznością. Ruszyła już sprzedaż biletów na sobotnie spotkanie. Wejściówki można nabywać w Zielonej Wyspie, kasach Mosiru oraz za pomocą internetu. Mecz Radomiak Resowia rozpocznie się w sobotę o godzinie 15:00.